Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Rekim Biznesu. Słuchajcie, dzisiaj bardzo kilka istotnych rzeczy, o których opowiem Wam w moim filmiku. W filmiku dzisiaj nie będzie czytanych żadnych artykułów, nie będzie e, żadnych porad typu e, zrób bota czy lub, zrób coś innego, bo e, wiele ludzi nie wiem, zarzuca, nie wiem, pisze do mnie, że ja czytam artykuły i jest to mało interesujące, więc dzisiaj powiem Wam kilka rzeczy w moim stylu, czyli opowiem Wam troszeczkę o tym, i Ty możesz zostać milionerem w kryptowalutach, czyli prosty sposób na to, jak budowa cepu i młota. Opowiem Wam i pokażę Wam pewne rzeczy z mojego punktu widzenia, bo ten kanał jest właśnie po to stworzony, żebym tu przedstawiał mój punkt widzenia, nie powtarzał i nie pierdolił głupot, które mówią niektórzy inni ludzie na YouTubie i nie tylko, ale to po kolei może wszystko, może zacznijmy od tego, że żeby zostać gdziekolwiek, jakimkolwiek milionerem, to trzeba się edukować i mieć wiedzę, wiedzę poszczególną oraz szczególną na temat danego zagadnienia, czyli jeżeli chcemy zostać milionerem kryptowalut, no to powinniśmy znać rzeczy, które charakteryzuje się rynek kryptowalut, wszystkie pojęcia, portfele. Stacking, trading, no i tak dalej, i tak dalej, pełna analiza i tak dalej. Wszystko możecie oczywiście zgłębić, korzystając z e-booka, który jest przygotowany i który kiedyś mówiłem, można sobie u nas tutaj na stronie zakupić. Link do tego e-booka będzie oczywiście w opisie filmiku. Jakby ktoś chciał, to zapraszam. Chciałbym też wspomnieć o takim człowieku, który działa na Instagramie, razem inwestycje w kryptowaluty. Ja też ten link podam, gdybyście chcieli do niego sobie wejść, zobaczyć. My mamy taką małą współpracę. Fajny człowiek, też zajmuje się zagadnieniami kryptowalut, fajnie przedstawia informacje i tak dalej, tak? Tworzymy razem pewne tam grono, które jest właśnie wokoło kryptowalutowe. Następną rzeczą to jest nasz Discord. Chciałbym Was też tam serdecznie zaprosić, dlatego, że tam są wrzucane różne informacje, różne artykuły. Jest grupa osób, która zajmuje się pomaganiem, doradzaniem oraz jakimiś tam rzeczami związanymi z kryptowalutami. Wszystko jest za free, nic tam nie trzeba płacić. Także zapraszam serdecznie oraz na mój Instagram, na którym też również będą różne ciekawe i są różne ciekawe artykuły, w sensie plansze informujące na temat kryptowalut. Mało tego też są odnośniki do filmików na kanał. Tak samo te odnośniki są na Discordzie tak? i różne jeszcze inne rzeczy. No, to tyle co z rzeczy organizacyjnych chciałbym. Serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczą w moim kanale, którzy subskrybują go i oglądają. A teraz przechodząc do sedna sprawy czyli i ty zostaniesz milionerem kryptowalut. Słuchajcie, ostatnio słuchałem, oglądałem kilka filmików, nie będę tu wypowiadał się na temat u kogo i, i kiedy, bo ten kanał nie jest po to, żeby kogokolwiek tutaj obczerniać lub mówić. Lub podawać go z tytułu, czy tam z jego nika, ale słuchajcie, oglądałem ostatnio kilka tam tych filmików, no i usłyszałem, że teraz trzeba mieć tylko 0,025 bitcoina, żeby zostać milionerem. Zastanowiło mnie to, bo już od dawna miałem nagrać ten odcinek, mówię, no to sprawdzę, ile to jest na dzień dzisiejszy 0,025 bitcoina, no wychodzi to około 1000 200 zł, mniej więcej nie będę tu liczył na kalkulatorze, nie będę tutaj wam pokazywał żeby was nie zanudzać, kurs się zmienia bitcoina oczywiście, dzisiaj będzie to na przykład 11150 za chwilę to będzie 11180, ale uśredniając to przyjmijmy, że to będzie 1200 zł więc 1200 zł według niektórych osób wystarczy do tego, żeby być majętnym człowiekiem no i ja tak mówię, no to zobaczymy jak to się przekłada rzeczywiście, jeżeli wziąć matematykę czyli 1200 zł, a bitcoin dzisiaj kosztuje 11,000 prawie, zobaczmy, 800, bo mamy plansze 11,764, 2,5% do przodu. No to policzyłem sobie, że ile trzeba mm, razy tego bitcoina, żeby on osiągnął milion dolarów. No gdybyśmy wzięli to razy 100, oczywiście, no to policzyłem to na kalkulatorze, wychodzi to 1 180 dolarów, tak więc mówię, no to kurcze, no fajnie rzeczywiście razy 100 no to teraz weźmy sobie, moi drodzy razy 100 to 1200 zł no to wychodzi nam 120 tysięcy no to ja się pytam, gdzie jest kurwa ten milioner i ten bogacz za 120 tysięcy, bo gdybym chciał wam jeszcze odpowiedzieć, to przeliczyłem od tego miliona 180 tysięcy, gdybyśmy musieli zapłacić 19% podatku. Oczywiście mówię to wszystko w dolarach. No to robi nam się już suma poniżej miliona, 960. 000. 6000 dolarów, no w sumie razy to 4, to i tak to wychodzi kupę szmalu 3 600, 000. no ale do tego jeszcze musimy moi drodzy sobie obliczyć, że musimy wziąć co najmniej 2% od tego, że gdybyśmy chcieli to wypłacić, opłaty manipulacyjne nie już nie wiedzą, opłaty transakcyjne i tak dalej, i tak dalej, w sumie wychodzi, myślę, że wyszłoby to około 900 tysięcy dolarów. Jest to kupa szmalu, ja nie mówię. Ale to na dzień dzisiejszy trzeba by było kupić jednego bitcoina, co daje nam ponad 40 tysięcy z polskich złotych i położyć to cholera wie na jaki czas i cholera wie co będzie jutro, bo nikt nie jest w stanie tego powiedzieć. Już nie mówię tutaj o tym, jak to nagrywa ktoś i wylicza jak rośnie inflacja w Polsce, jak to się traci na tym, jak to było kiedyś, że 10 lat temu to można było za 100 zł kupić to, a dzisiaj za 100 zł można sobie pójść do Kibla i dupę wytrzeć za przeproszeniem. Gdybyśmy tak to wszystko ujęli. Więc yy, nie wiem, kiedy Bitcoin osiągnie milion. Myślę według mnie, że nigdy, to jest tylko według mnie. Dlatego um, śmiać mi się chce, i po prostu nie dowierzam, że ludzie, którzy prowadzą niektóre rzeczy, nie, maj, nie umieją liczyć albo nie chcą liczyć. Mało tego, chciałbym Wam jeszcze uświadomić pewną rzecz, która jest w świecie kryptowalut, a o której się głośno cały czas mówi. Słuchajcie, głośno się mówi o tym, że zaczynają instytucje skupować bitcoina że tego Bitcoina zaczyna brakować, że za chwilę go nie będzie na rynku, bo jest tak wielkie zainteresowanie. No nie wiem, czy Wy zastanawialiście się, dlaczego oni kupują tego Bitcoina. No a dlatego, żeby później Wami mogli rządzić, moi drodzy, rządzić właśnie takimi małymi ludźmi, którzy będą chcieli posiadać tego Bitcoina. To jest tak, jak dzisiaj się rządzi ludźmi za pośrednictwem pieniędzy, tak samo i będzie się rządziło już niedługo za pośrednictwem kryptowalut. Może to ktoś powie, że ja jestem szarlatanem, no to niech sobie dokładnie przejrzy to, że jeżeli ktoś będzie chciał sobie, tak jak teraz złota brakuje, a kiedyś chciał będzie chciał kupić bitcoina, to będzie uzależniony od instytucji, które tego bitcoina będą posiadały moi drodzy, a nie od zwykłych zjadaczy chleba, bo jak to ktoś powiedział, zwykli zjadacze chleba pozbędą się tego bitcoina w odpowiednim momencie, a ktoś go będzie po prostu skupował. Tak rządzi się rynek po prostu finansowy. Ktoś po prostu widzi w tym już swoją szansę na to, żeby kierować pewnymi zachowywaniem na rynku finansowym. Najprościej jest to robić za pomocą Bitcoina i cały czas o nim mówić, cały czas wprowadzać ludzi w jakiś trans taki, że jak nie będziesz tego miał, to stracisz szansę na to, żeby być bogatym. Po prostu pierdolić im głupoty, a oni będą to łykać jak, indo, jak e, indoor, no jak indor kluski albo pelikan e, ryby. I po prostu szybko tak można coś osiągnąć e, małymi po prostu środkami. Bo coraz więcej mówi się, że dolar traci na wartości, a to jest gówno prawda? E, dolar będzie, był i, i jeszcze istniał moim zdaniem nie wiem, ze 100 albo i z 200 lat dlatego, że jest to fundament całego ogólnopol ogólnopolskiego co ja pamiętam, ogólnoświatowego rynku e, towarowego finansowego, jakiego byście nie chcieli wszystko praktycznie jest zamienione i liczone do dolara ktoś może powiedzieć, no tak, ale w Chinach jest wprowadzana e, już cyfrowy yuan Słuchajcie, Chiny to osobna w ogóle bajka i to osobny świat. Tam jest w ogóle inna technologia te, i tam jest w ogóle inny system finansowy niż w Europie. A już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, gdzie jest prowadzona wojna między właśnie Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Słuchajcie, ostatnio na moim Discordzie dałem taki artykuł, nie będę go dzisiaj otwierał, żeby ktoś mi nie zarzucał znowu, że tu czytam, że posiłkuję się jakimiś artykułami. Chcecie to wejdźcie, zobaczcie, to pisze trader, który zajmuje się tradowaniem od iluś, le, od, ilu, od iluś lat, czyli jest jakimś tam autorytetem, profesjonalistą w tym zagadnieniu i on powiedział jasno i wyraźnie to, co ja mówię na kanale. Jego gówno obchodzi, co się dzieje na świecie, jego gówno obchodzi, co się wydarzy na świecie. On ma swoją po prostu... E, teorie teorie w, se, w sensie tradowania on ma swój plan, robi to krótkoterminowo i, i jest w stanie reagować na straty swojego zainwestowanego kapitału. Nie robi tego długoterminowo dlatego że jeżeli nakupisz czegoś i będziesz czekał nie wiem e, ileś czasu, to będziesz oprócz tego, że będziesz podatny na to co dzieje się na świecie, na rynku finansowym, nie i nie sprzedasz tego w odpowiednim momencie, to będziesz tylko patrzył jak pikujesz w dół i w końcu zejdziesz do zera. Tak wygląda mój kanał powstał i ja powiedziałem, że inwestuję walty oraz w krótkoterminowe inwestycje, czyli coś kupuję tanio, a sprzedaję drogo. Dlatego że po prostu mam nad tym kontrolę i mogę to robić w szybkim czasie, czyli w określonym czasie i zarabiać mniej, ale częściej. I to jest strategia na to, żeby zostać e, lub powiększać swój kapitał. Oczywiście kupcie sobie, jeżeli ktoś sta, stać, te 0,02 bitcoina, 0,025 bitcoina albo 0,1 bitcoina, bo kiedyś jak ja wchodziłem, to wszyscy mówili, że jak będziesz miał 0,1 bitcoina, to już będziesz ustawiony, twoja rodzina, twoje dzieci i wnuki. No i tak się karmi 3 lata, 4, zaraz będzie mijało, tak się karmi od 4 lat ludzi i tak się robi ich, za przeproszeniem, w chuja no i łykają to nadal, będą to łykać jeszcze przez następne 10 czy 15 lat i, i, tak, i tak będzie właśnie istniał rynek. Będą się pojawić nowi marzyciele, nowi ludzie, którzy będą chcieli realizować nie to, co mogą realizować, tylko to, co im się obiecuje. Ale przecież oczywiście ja nie twierdzę, że nie, możecie kupić sobie ile chcecie tego Bitcoina, za ile, za ile macie albo za ile możecie, położyć go na Ledgerze Nano czy na jakimś innym portfelu i czekać po prostu sobie cierpliwie, aż spełnią się życzenia oraz magiczne... E Jakieś przepowiednie, i zostaniecie wtedy milionerami, bogaczami, i nie będziecie musieli nic zrobić, i będziecie mogli sobie żyć z kryptowalut. Dla mnie to jest śmiech i żenada, bo ludzie, którzy to mówią i o, którzy to przedstawiają, nigdy nie pokazali naprawdę swoich portfeli i nigdy Wam nie pokażą, bo być może oni w ogóle tych kryptowalut nie mają, a pierdolą tylko tak, żeby po prostu sprzedawać się <laughs> i żeby coś w ogóle mówić. To jest po pierwsze. Po drugie, uważam, że jeżeli ktoś komuś coś doradza albo coś komuś proponuje, no to powinien tak samo w tym uczestniczyć i mieć świadomość tego, co się robi. A nie kupować kryptowaluty za 20 zł Bitcoina. Tak wygląda to, jakbyście poszli i powiedzieli komuś, że chcecie inwestować, jesteście profesjonalnymi inwestorami i chcecie inwestować 20 zł. No to nie wiem, wyśmiałby was i powiedziałby, żebyście sobie odkładali do świnki skarbonki, a nie zajmowali się profesjonalnie inwestycjami. Coś, co ktoś robi, powinno, mieć, powinno to mieć ręce i nogi. I ja uważam, że tylko i wyłącznie przemyślane działania w świecie kryptowalut, odpowiedni plan, może pozwolić na powiększenie swojego kapitału. Oczywiście, nie w taki sposób, że zostanę tutaj bogaczem i milionerem. No chyba, że mam na swoje inwestycje co miesiąc, nie wiem, 20-30 tysięcy. Mogę te 20-30 tysięcy inwestować, pomnażać je po prostu w odpowiednim sposób i wtedy budować ten kapitał. A nie ludzie, którzy mają 100 czy 200 złotych z wypłaty i opowiada im się, że będą tutaj. Za 0,025 bitcoina to będą mieć Lambo, mieć Ville w Los Angeles i co jeszcze nie wiem innego. No po prostu ech, mi to jest po prostu, mi brakuje na, to, na ten temat słów. E, co jeszcze na temat tych ludzi, którzy tu lajkują moje e, filmiki, a niektórzy dają łapki w dół. Pewnie oczywiście nie wszystkim musi się to podobać, zdaję sobie z tego sprawę. E, oczywiście, tylko tak jak powiedziałem, niech ktoś, kto daje tą łapkę, napisze w komentarzu merytorycznie, dlaczego mu się ten film nie podobał i co jest w nim nie tak bo ja nie jestem omnibusem i jeżeli robię rzeczy, które są, nie wiem głupie e, chujowe za przeproszeniem no to czas może to poprawić no jeżeli napisze mi taki człowiek, że na przykład robię to nie tak, nie tamto, napisał mi ostatni jeden właśnie gość, że czytam artykuły i nie pokazuje tutaj na przykład jak bota u mnie mój bot zarabia. A co to jest? Zaproszenie kurwa kanał dobroczynny, że ja tu będę pokazywał wszystkim jak boty moje działają i zarabiają pieniądze i pokazywał ustawienia i Bóg wie jeszcze co. Nikt tego nie pokazuje i nikt wam tego nie pokaże. Ja pokazuję drogę, tak jak powiedziałem, że możecie sobie założyć takiego bota, ustawić go albo komuś zapłacić, bo to wszystko kosztuje. Jeżeli ktoś sobie z tego nie zdaje sprawy, no to jest idiotą i kretynem dla mnie. I tyle. I, i, I to jest tyle w temacie. To, co miałbym powiedzieć na temat tego, że ja tu czegoś nie pokazuję. Ja nie podam wam gotowej recepty na sukces, bo gotową receptą na sukces to jest to, że musisz sam swoją łepetyną ruszyć i, i kupić to co od, y, odpowiada tobie i to co ma szansę na zarobienie pieniędzy jeżeli idziesz do biura maklerskiego to tam nie siedzi makler z założonymi rękami i nie czeka żebyś mu dał 100 czy 200 zł i żeby zarobił on dla ciebie milion złotych bo y, prowadzenie samego rachunku kosztuje ileś pieniędzy a żeby mieć swojego maklera to trzeba mieć odpowiedni kapitał, y, który trzeba zainwestować i jeszcze takiego maklera opłacać odpowiednio więc e, nie liczcie na to w, w tym świecie, że ktoś wam poda receptę tutaj za darmo, albo powie wam, e, co ma kupić i co zarobi 150 tysięcy razy. Oczywiście są e, kanały na Twitterze i na czym, którzy ludzie piszą, że weszli w coś i zarobili. Tylko, no kurwa, dlaczego tego nie pokazali? Tego kupna, załóżmy tych kryptowalut, no nie wiem, oceanu, czy, czy na przykład, nie wiem, jakiego jeszcze. Litecoina, czy czegoś innego. Czemu oni nie pokazują, że kupili za 5000 te, te, tej kryptowaluty, tak? e, tego transferu swojego, a później pokazują to 150 razy, jak to wzrosło i to sprzedali? Hmm? Nie zastanawia Was to? Czemu tego nie pokazują? Dobrze się sprzedaje marzenia? Bardzo dobrze. Dlatego no na tym kanale ja nie doradzam nikomu, co ma kupić kryptowaluty na kurwa październik, listopad, czy nie wiem, jeszcze na coś. Bo, jak gdybym wiedział październik, listopad albo na grudzień, to sam bym ją nakupił za 10 czy 20 tysięcy i, i miałbym zarobek 100 razy? Miałbym 200 tysięcy? No, ludzie zastanówcie się, jeżeli coś oglądacie, to coś ktoś chce Wam przekazać i co można zrobić, albo co można poprowadzić. Jeżeli ja mówię o jakiejś drodze, to mówię tutaj to z sensem. Ja nie fantazjuję tutaj, nie przedstawiam wizji, że weźmiesz 100 czy 200 zł, kupisz sobie, nie wiem. Banda, czy linka, i za chwilę zarobisz pieniądze. Ja Wam pokazywałem po prostu, że myśląc, można pewne rzeczy zrobić, i to dzisiaj też chciałbym Wam pokazać. Słuchajcie, prostym prostą przykładem jest BNB, to co ja powiedziałem. BNB bierze udział w najróżniejszych opcjach, czyli stacking, czyli lunch, pad, lunch pool, czyli. Czy jeszcze można go kupić w odpowiednim momencie i sprzedać? I teraz bierzemy jeden rok, proszę bardzo. Tutaj zobaczcie, gdyby ktoś kupował go po. No, weźmy tutaj tą cenę. Proszę, jeden, 12 dolarów, dzisiaj miałby 29 dolarów, czyli 30 praktycznie. Zarobiłby na tym 150%. Mało tego, mógł to kupić, nawet jak gdyby to kupił w najwyższym punkcie, byśmy wzięli najwyższy punkt, 25 dolarów, to i tak dzisiaj by był 5 dolarów na jednym BNB. Do tego jeszcze doliczy się sobie stacking, do tego doliczy się lunch pula i różne inne rzeczy. I to jest odpowiednie inwestowanie w kryptowaluty. Bo możesz sobie kupić, a dodatkowo jeszcze korzystać z tego, że posiadasz tą kryptowalutę. Czekasz na cenę, a do tego, do tego wchodzisz jeszcze w różne inne rzeczy. Do tego masz jeszcze 15% ze stackingu, albo możesz wejść w oferowane przez Binance, Lunch poolę, czyli na przykład dostawać inne kryptowaluty za to, że zamrozisz ten te Binance na 30 dni. I ja mówię o takich rzeczy, pokazuję takie, takie drogi. Bo to ma sens. A ja nie, nie mówię o tym, żebyś sobie kupił 0,25 bitcoina, położył 1200 zł i czekaj statka sadka, kiedy to będzie miało ileś pieniędzy. A gdy nie będzie to miało, to co wtedy? Dlaczego wszyscy mówią o tym, że Bitcoin będzie kosztował milion, a, a nikt nie mówi o tym, że Bitcoin może kosztować. Załóżmy po wejściu na, na nowe ATH spaść znowu do 11 czy 16 tysięcy i bujać się następne 5 lat. No taka jest prawda. No, tej, o tym wam nikt nie powie. Dlaczego? Dlatego, że to się nie dobrze sprzedaje. Do, dlatego, że to się e, już nie sprzedaje marzenia, tylko e, rzeczywistość. A rzeczywistość jest strasznie kuresko-bolesna. No niestety. Dlatego na tym kanale e, ja nie będę karmił was tutaj jakimiś farmozonami albo jakimiś gównianymi e, informacjami na temat tego, że a może e, jak kupisz e, na przykład Bidao, to może zarobisz. A może jak kupisz e, coś innego, to też może zarobisz. Ja nie mówię o może. Ja mówię o realnych po prostu pozycjach, które możesz wejść. I to napisał nawet gościu ostatnio, w które możesz wejść i sprzedać to w 10-20%. I to tak wygląda. Weźmy sobie 7 dni na Binance, proszę bardzo. Mamy na minusie teraz 2 i 10% w ciągu 7 dni. Ale gdybyśmy tutaj kupili sobie, załóżmy, no tu kosztowało to 30 dolarów. A w samym punkcie, ile kosztował? Czekajcie, muszę wejść tutaj na górę. 31,65. No myślę, że 32. No to słuchajcie. No to mamy e, 5%, 5%. No, ale jeżeli tutaj spojrzymy, już tu, 30 dni, gdybyśmy spojrzeli, to można było kupić go w ciągu 30 dni za 24 dolary, a sprzedać go za 31. No, a weźmy 30 usiedniając. 24 kupujemy. A 30 tego. 10%, 20% to mamy. 10% to jest 2,40 do, 2, dolary. To mamy 20% w ciągu e, miesiąca, moi drodzy. 20%. Jeżeli ktoś ma 1000 zł, ma dwie stówki. I to jest realne pokazywanie zarabiania w kryptowaluty. To, to, co ja mówię. To, co nikomu się nie podoba. Za chwilę to będą łapki w dół, bo ja mówię o rzeczywistości, a ja nie karmię kogoś. Głównianymi marzeniami. 20% w ciągu miesiąca. To jest tak samo, jak ktoś mówi, że jak kupisz 0,025 bitcoina, to będziesz i wzrośnie on 100 razy, bo będzie kosztowało milion, to będziesz bogaczem. No to weź sobie obojętnie jaką walutę, kryptowalutę, czy to będzie link, czy to będzie Wed. Zainwestuj 40 tysięcy, tyle co kosztuje bitcoin. Jeden. I poczekaj jak to wzrośnie 100 razy, bo prędzej wzrośnie 100 razy e, Wet i czy tam inna e, kryptowaluta niż ten Bitcoin. Mo mogę się z wami tu założyć, bo są kryptowaluty, które rosły, e, na przykład e, link w ciągu ostatnich 10 razy rósł 10-krotnie, z 2 dolarów do 20. I teraz, jeżeli ma ktoś załadowane 20 tysięcy, wtedy poświęcił to, kupił tego e, linka po 2 dolary i przytrzymał go do 20. No to miał 200 tysięcy? Jest już co rządzić? No jest, no, no ludzie, no, no zacznijmy, zacznijmy mówić tak jak jest, a nie to, co może być. Ten kanał jest po prostu mówiący o tym tak jak jest, a nie to, co będzie. Bo, za przeproszeniem, to, co może być, to można sobie, wiecie co, prognozować tak jak, czy jutro będzie pana deszcz, albo będzie burza, no. Także tyle, jeżeli chodzi o to, czy, czy może zostać milionem w kryptowalutach. No tak, powiedziałem Wam prosty sposób. Jeżeli macie odpowiedni kapitał, no to kupcie obojętnie jaką kryptowalutę, w którą wierzycie i czekajcie po prostu na wzrost razy 100 czy razy 50. I są takie rzeczy i są takie kryptowaluty. Mało tego, ja bym chciał Wam pokazać jeszcze jedną rzecz tutaj. Giełdę Hobbit. Mało może znana, o, mamy jakiś upgrade. No, nie pokażę wam, bo jest jakaś konserwacja e, teraz w tym momencie. Ale tam są takie e, tam są takie po prostu pary takie pojawiają się kryptowaluty mało znane, które potrafią urosnąć 500-600%. Trafcie dwa razy 500-600%. Miejcie nawet 1000 zł. 5 razy. To jest razy 5. Macie 5000 od razu. Tylko trzeba sobie zadać pytanie. Traf no właśnie. I to, jest, to się kłania edukacja, wiadomości, e, spekulacje. No tak jest, no tak to wygląda. No co ja wam mogę powiedzieć więcej? E, coraz więcej się mówi tak samo, że po, powrócą te stare odżywane kotlety, jak Litecoin, czy te inne główne dasze i tak dalej. Nie wierzę w to. E, nie wierzę w to, że to wróci. Na siłę ktoś ma tam pieniądze ulokowane ogromne. Słuchajcie, według mnie. I na siłę chce się tego pozbyć. Jeszcze w jakiejś określonej cenie. Chcę to wyprzedać po prostu frajerom, którzy to kupią. Którzy będą wierzyli w to, że to będzie rosło. To są stare, przestarzałe trupy, które leżą i kwiczą. Tak samo to jest XRP. To jest gówno największe, jakie może być. Nigdy to nie będzie rosło w cenę odpowiednio. Takie jest moje zdanie co do, chciałbym Wam powiedzieć co do Polkadot coraz więcej artykułów jeszcze, bo żebym powiedział o kilku też tutaj projektach, nie odnosię tylko o tym, że mówię, że tego, o Polkadot coraz więcej ludzi, czyli nie inwestorów, tylko ludzi, którzy piszą programy, tak swoje aplikacje, coraz więcej ludzi korzysta właśnie z systemu Polkadot jest ogromny przyrost właśnie ludzi piszących programy i dołączając do ekosystemu Polkadot. I tak jak wiecie ostatnio o Ethereum znowu nie udała się próba uruchomienia Ethereum 2.0 na mandali. Znowu to pierdykło i nie działa. Tak Polkadot powoli, po cichu, znaczy po cichu, no robi swoje po prostu, zbiera ludzi, którzy dołączają do jego, do ekosystemu. Nie namawiam tutaj nikogo i nie mówię, że ma ktoś lecieć i kupować polka dot, ale chciałbym Wam powiedzieć, że jest to ogromny ekosystem, który będzie się rozrastał i będzie cały czas skupiał coraz więcej wokół siebie firm i instytucji. I warto mieć to na uwadze, bo to już jest na ósmym miejscu. Moim zdaniem. Jeżeli Ethereum, ruszy to kiedyś, oczywiście, że ruszy to i już się przepowiada, że Ethereum ma na wiosnę mieć nowe ATH. Na co ma się mówić, jak e, idzie to cały czas w tą stronę, że cały czas jest jakieś niekorzystne e, próby wypadają niekorzystnie i a cena może lecieć w dół. No to co mają wam, czym mają was manić? Oni będą wam opowiadali, że że to będzie ATH, a to gówno będzie. Ale chciałbym Wam powiedzieć, że zwróćcie uwagę na Polka, to naprawdę. To zobaczcie, to się trzyma cały czas w jakiejś tej płaszczyźnie 4 tam dolarów, 4,60 tam coś, i cały czas to czeka na jeszcze lepszy po prostu ekosystem, który się rozbudowywuje. Do tego dojdzie def, do tego dojdą inne rzeczy, zobaczycie. Wiem, dosyć spory i długi filmik, ale chciałbym właśnie, chciałem Wam to właśnie przekazać odnośnie tego wszystkiego. Ludzie myślcie naprawdę to, co robicie i to, co słuchacie, albo to, co, nie wiem, uważacie, że Wam się przekazuje. Przekazuje się to, co Wy chcecie po prostu usłyszeć. I tyle. No. U mnie na Discordzie ludzie piszą, że nie oglądają niektórzy w ogóle YouTube'a, bo przynajmniej się nie muszą wkurwiać. Ja powiem Wam, że praktycznie oglądam telewizję, kiedyś było dla mnie to nie do pomyślenia, bo uważałem, że telewizja to jest okno na świat, a to jest nie okno na świat, ale okno na kibel, na kibel, który Wam sprzedają i którym Wam mącą w głowie, Dokładnie. Także tyle na dzisiaj. Co miałem do przekazania i powiedzenia, e, tak jak widzicie, mój kanał nie rośnie niestety w siłę, tak jak niektóre po 15 tysięcy. Bo ja nie będę tu pierdolił e, głupot, i nie liczę na to, że tu będą ludzie, którzy mm, są marzycielami. Ja myślę, że tu będą ludzie, którzy myślą trzeźwo i którzy widzą pewne rzeczy. Bo e, ci ludzie napiszą pe, pewien komentarz, że rzeczywiście te materiały są e, interesujące i mówią o czymś albo coś przekazują mają jakieś odniesienie do tego, co się dzieje w świecie kryptowalut. I ja będę do tego dalej dążył. Może w mniejszej częstotliwości, ale będę pokazywał dosyć ciekawie niektóre rzeczy. Ciekawe, które będą się e, działy na rynku kryptowalut. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję serdecznie za oglądanie i lajkowanie. E, trzymajcie się z tej strony Rekim Biznesu. Jak zawsze jeden jedyny, który jest na YouTubie. Cześć!